Witam, witam ponownie, z Sekiro Shadows Die Twice i okazuje się, że mamy teraz dwóch głównych bossów do pokonania. Tutaj jest oczywiście ten na koniu i pani motyl. I pani motyl, która była ostatnio w odcinku. Koniecznie zobaczcie, bo naprawdę design przepiękny. Zresztą ten też niczego sobie. Idziemy powalczyć po raz pierwszy. Zobaczymy, jak dzisiaj nam idzie. Zobaczymy, jak dzisiaj nam idzie. Dobra. Na razie nie będę tracił po prostu życia. Jak mu pierwszą zjadę. To może odzyskam, nie? Cześć. Pierwsza faza jest całkiem. Dobra, i odzyskałem. I tak możecie robić. Przy pierwszej fazie spokojnie nie używać leczniczych. I odzyskaliście po prostu. I odzyskaliście śmierć, nie? Jedną. Sorry, że tak nie brawo, ale. Się skupiał na walce. Może to już morda. Teraz szkoda. Teraz szkoda, bo miałem już tykwę. Kurde, mam go. Mam go. Easy. Easy game. Easy game. Gniobu Masakata Oniwa. Easy game. Wspomnienie Kyojubu Oniwa. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, które wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu. Czyli tak, mamy wspomnienie. Kolejne wspomnienie. Możemy iść do rzeźbiarza i tam do tego posążku. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Jeszcze mamy mechaniczną lufę. Proszę państwa. Kurde, no to tu się dzieje. Ulepszenie narzędzi protezy. Ło! Tu się będzie działo. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli teraz zobaczymy, czy tam będę mógł jakieś sceny wydawać, albo jakieś ulepszenia, nie? Bo też cały czas kisiłem te rzeczy. Piąty punkcik, to pójdziemy jeszcze w tykwę. Tu jest posążek, widzę. Ale powiem wam, że easy. Jak zrobicie sobie przerwę. Tak, jak zrobicie sobie przerwę. To później spoko. Zwiększenie siły ataku. W menu posążka rzeźbiarza została odblokowana opcja. Zwiększ siłę ataku. Możesz teraz używać wspomnienia bitewne, by zwiększyć siłę ataku, dzięki czemu twoje ataki będą zadawać więcej obrażeń. Nie, nie chcę. Czy muszę? Kurde, nie wiem. Nie wiem, to wspomnienie chyba tam będę używał, nie? Najpierw sobie kupię umiejętności, chociaż jeszcze nie wiem. Wzmocnić cechy fizyczne. Zwiększ siłę ataku. I nie wiem, co z tym.
Pójdę, wiecie co? Odpoczynek. I pójdziemy tam. Pójdziemy jeszcze tutaj. Jeżeli bym to użył, no to już nie będzie pod fizyczne, ale nie wiem, nie wiem, o co chodzi z tym wspomnieniem. O, Kamidon. Niech ona nie ma. Tego nie mamy, tego moru. I teraz tutaj będzie rzeź. O, tak. Ej, kurde, coś z green screenem. Dobra, już jestem, sorry. Mechaniczna lufa. Okej, będę mógł doskonalać. Proch albo złom. No widzicie, ja miałem takie rzeczy. Okej, ulepszanie narzędzi protezy. I tutaj seny są. Tu są seny. O kurde. Wirujący shuriken. Wymagane materiały 2 na 3 tego prochu. Sprężynowa petarda. Oślepiający błysk. Posturze zwierząt. Energię obrotową. Kurde, przecież nie będę tego używał, co? Cena 200, ale też materiały. Oj, oj, oj. Na razie nie. Na razie wam powiem, że nie. Chociaż te materiały tylko są po to, ale... Nie wiem. Zobaczymy, czy będę więcej tego zdobywał, czy może będę mógł to gdzieś kupić. Ale spoko, nie? Ale spoko, to jest bardzo cenne i potrzebne. Ale teraz druga rzecz, która mnie interesuje. To. No chyba. Chyba to wspomnienie muszę tam użyć, nie? Zwiększ siłę ataku. Staw czoła wspomnienie, by zwiększyć siłę ataku. Tego trochę nie rozumiem. No dobra, chyba zrobimy, co? Wspomnij Gyojbu. O, wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem. Dobra. Zwiększono siłę ataku. No to nic się nie stało, to jest okej. I teraz tak, zdobądź umiejętności. Tą tykwę sobie jeszcze wezmę. Poprawia działanie przedmiotów leczniczych. I teraz tak. Umiejętności. Mam już pasywne, metoda Emmy Smak. I zapach. Stopień leczenia, karma, ciało. Czyli mamy już trzy ulepszenia do plachy. Zobaczymy, co dalej. Brama zamku. No to dopiero początek odcinka, co? Ale bosik łatwo poszedł. Teraz trochę wprawy już w innych lokacjach było, więc całkiem. Sobie otworzymy, ale z drugiej strony też mogę iść tam. Nie wiem, czy najpierw tam nie sprawdzę czegoś odblokować.
Mam jeszcze takiego skilla. I teraz ciekawe, ile będzie ta tykwa dawała mi zdrowia. I też wiecie, no tutaj zabiłem bossa, więc na panią motyl będę mógł iść. Lepszym ekwipunkiem. Tam coś jest. Łamek. Więc trzeba eksplorować, to jest nowa, nowa lokacja. O, jakiś ten. Chciałbyś kupić ofiarę? Tak. Kup przedmioty. Kropla smoczej. Moc wskrzeszenia. Dobra, to jest na raz, nie? Lekka sakiewka. Czyli tak, sakiewki możemy kupować tutaj za stówkę. I to za 500. I to powinno nam 500 dawać. Ale jest po prostu na później odłożone, nie? Petardy mamy na... Co? Nasiono tykwy? Nasiono tykwy? Żartujecie. Kluczowe przedmioty, materiały. Nasiono tykwy. Za tysiaka. Czekaj, czekaj, co ja mam tu do sprzedania? Lekka sakiewka, ciężka. Czarny proch. A u niego na przykład właśnie nie mogę kupić jakichś materiałów? No właśnie nie. Czyli nasiono tykwy. Zobaczmy dobytek. Ciężka sakiewka jedna i lekka jedna. Czyli tutaj trzeba przejść po ulepszenie. Jak będę miał tysiaka, to tutaj zawitamy. 100%. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, tu jest handlarz od Estusa. O to? O, to jest chyba ktoś dobry. Czy NPC? Ta nulka się przyda. Ej, to jakby miał 4T. Cztery te tykwy. Dosyć ulepszone. Ja cię kręcę. No, przeżyłem. Oni no gyobu sama mo yatto shikabane ni nareta kane. Keredo nani mo kawari ya shinai yo. Ikusa wa tsuzuki. Shikabane wa tsumi. No jasne, dopiero zaczynamy. Bakari ga michi michiru. Anta kangaeta koto ga aru kai? So yu ensa ga doko ni tsumotte iku no ka o. Nai daro. Nai daro ne. Dakara koso anta mo ayatsu mo aware na koto da yo. Sa baba anta no yakume so yu mo. A to pani to troszkę creepy, a ty? Nezumi ga mou ippiki. Ja, sono me. Ueta ookami ka. Kiru mae ni naoki. Serio? Nanori! Washi ni nanoru nanado nai ka. Shinobi wa taigai sou ja. Nanorazu shinioru. Ja ga sono hidari ude shinobi gishu to wa natsukashii. Naruhodo. Sekiwan no ookami ka. Kinitta zo. Naraba Sekiro. Onushi wo sou yobou. Omae wa nanda? Washi wa Ashina no Tengu ya. To jednak nazywamy się Sekiro. Onushi mo nezumi gari wo senu ka? Nanda to? Kono Ashina ni wa nezumi ga hairikonde oru. Uja uja to wagamono gao de na. Nezumi mo iroiro ja ga.
それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。あ、super、to jakiś questik。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ。ネズミ狩りをせぬか。Pewnie。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。Opis szczura. Opis szczurów, które kradły się do Ashiny. Wróć do tego, gdy poradzisz sobie ze szczurami, dobra. Szczury tak. Zabójcy ze świątyni Senpou. Niscy w bambusowych kapeluszach. Część z nich się ukrywa, widziani przy zamkowej bramie. Niscy. Kurde, jednego takiego widziałem, nie? Nezumi no kao, sore to suana zia. Kitte maire. Sasureba onushi no ikusa ni. Okej, coś dostaniemy ważnego. Dobra, nie będę handlował. Pewnie coś ważnego, no fajnie, fajnie. Takie kurde zadanie poboczne. Ciekawe. Lekka sakiewka. Powiem wam, że Sekiro to jest mistrzostwo świata. Dla mnie ulubiony Souls-like obecnie. Tyle powiem. To już jest chyba wystarczająca rekomendacja dla tej gry. Teraz tak, mamy tam przejście. Mamy tam przecież. Tamtą stronę. Tutaj powiedzmy, że jest skraj. No, powiedzmy, że tu jest skraj. Tutaj lepiej nie wchodzić. Więc tak. Jeszcze jest wejście tutaj do góry. I tam. Sprawdziłbym najpierw to. A, ale to jest skrócik. No to ekstra. Dobra, ja sobie będę farmił później tego tysiaka, nie? Tego tysiaka i ewentualnie od niego też sakiewki później kupię. No to dobra, tu jest skrócik fajny. To mamy tylko jedno przejście, okej. Okay. Już myślałem, że jest milion dróg. Ale też wam powiem, że fajnie jednak, że jest ten start, że można sobie zapauzować, tutaj zmienić te przedmioty, bo w locie to jest naprawdę masakra zmieniać jakieś protezy, przedmioty jakieś ważne. To byłoby ciężko, nie? Ale ta walka była niezła. Jeszcze zobaczę, czy czasem tam czegoś nie ma. Chyba nie. Wiecie, jak nie możecie jakiegoś bossa pokonać, odpocznijcie trochę. Może na kolejny dzień. Jakieś pomysły wam przyjdą do głowy. Na świeżo. I dacie radę, tak zawsze jest. O, ty w mordę kopany. Ty ze spluwą na mnie? Czyli ty jesteś normalny? Ale też niczego nie chcę omijać na razie. Ishin no yamai. Yahari omoi yo ja. Tatoe Genichiro ga ore do Ashina no kuni nagaku wa nasasou da no. Shite mou hitotsu no nin wa Czarny kapelusz? Borcuk, czarny kapelusz. I tu są te małe szczury, co? To o tych mówił? Mm-hmm.
To mocne barachło. Co tam? A, ten mnie zobaczył. No nie wierzę. Kurde, mnie zabiło. No, w sumie miałem truciznę, nie? What the hell? Ej, mocne są te szczury. Dobra, idziemy jeszcze raz. Wróciłem trochę expa. Kurde, wojenny kramarz. No nie ginąłem tak dużo. No gro. Już nie ginąłem tak dużo. Tam jest jeden. A. Jak on stoi? Za niego też jest sporo kasy, to można nafarmić. O, czarny proch dostałem. No to widzicie. Chyba te elementy dopiero teraz będą. Ale w sumie... Jak oni się tak bronią... Ja nie mam szans. Zobaczymy z tym. Dobra, to działa. To działa na kapelusze. Okej. Granulka. Ale powiem wam, że tu może być farma niezła na tych... kapeluszach, bo dwóch można od razu rozwalić. Ej, a tu jest przecież przejście do tego, nie? Dwóch można od razu rozwalić, to jest ok. I mamy te... O kurde, serio? Ręka. Ale jest coś z Bloodborne, jest. Oj, jest. Domek naczynia. Ile mam teraz tych senów? 180. A może bez śmierci jakoś tam dojdziemy. Teraz tak, czy ja wszystko zwiedziłem? Nie wydaje mi się. Oh no, tu jest dwóch takich mutantów? Nie wiem, czy ja to w ogóle wszystko zwiedziłem. To uwielbiam. Normalnie uwielbiam.
Dobra, ewentualnie tego odciągniemy, żeby przestał się interesować. Tyle, przecież nie będę z takim walczył. Używajcie ile możecie tego stealtha. Używajcie. Żadna hańba, to jest dobra taktyka. Tak samo na tych minibossów. Tą jedną kulkę zbijajcie, nie? No to myślę, że wiecie już po moich tutaj poczynaniach. O, złom żelazny. No myślę, że teraz po prostu w świecie gry się pojawiają te przedmioty. Wcześniej nie były potrzebne. Ale troszkę też zebrałem, nie powiem. Nie jest źle. Co tu się dzieje? Kurde, tu może być boss. Ile mam? 220 i expa? Bardzo dużo expa. Wrócę się. Jak tu jest boss, to ja się wracam. Nie no, szkoda. Może być tu boss, co? Użyję sobie Seny na sakiewkę. Pójdziemy na farmę na te kapelusze i zobaczymy, co to za bossi. Wydaje mi się, że takie wskazówki i tam była brama. To też trzeba być troszkę ostrożnym niestety. W tym Sekiro, bo szkoda. Szkoda doświadczenia. Jeszcze nie ma. To co ciekawe... Tam jest jakiś przedmiot. Nie wiem, czy ja w ogóle tam byłem teraz. Nie byłem. Kurde, serio. Już widzę, jak ginę. Dobra, spokojnie. Wkurza mnie wilk i wkurza mnie... ...to strzela. No w sumie tak, punkcik mamy. Punkcik mamy, wydam te sakiewki. Idziemy po przedmiot, tak mi się wydaje. Wiem, że troszkę takie... spokojne teraz, ale... to jest ważne. Nie ma co tracić rzeczy. Też sakiewki sobie już kupię, będę miał na później. Ewentualnie jak sobie uzbieramy... 5 sakiewek, to mogę... już sobie kupić tą tykwę, nie? A czwarta tykwa... z mocnym ulepszeniem, chociaż nie wiem na ile... Możecie mi napisać w komentarzu. Nie wiem, na ile ta tykwa teraz więcej zdrowia daje. Nie mam pojęcia. Weź próbkę krwi. O. Smoczy mur, próbka krwi. Okej. To też bardzo ważne. Dobra, tu sobie kupimy dwie.
od razu to damy. Kurczę, ale tu jest rzeczy. Ale tu jest rzeczy. Te odcinki będą godzinne, ale... Spoko, spoko. Myślę, że się nie pogniewacie, co? O, Kami-dono. Te ni iru to. Chi no katamari desu ne. Misete kudasai. Możecie też dać znać, gdzie są kolejne. Chi no iru ga wazuka ni yodonde iru. Da ga kore wa... Tariru ka? Osoraku wa... Kore de ryugai no shirabe o susumemasu. Mata modotta toki ni kai o ete iru koto. Kitai shite ite kudasai. Dobra, czyli... Może będę miał więcej tego losu, nie? Bo na razie już tam mam 10% tylko. A 9 nawet. No co już zrobić? W sumie to już mi za bardzo ostatnio nie pomaga, ale też nie ginę jakoś bardzo dużo. Nie wiem właśnie dlaczego się ten mur wytworzył ostatnio, bo zginąłem dosłownie raz. Ale cóż. Na tamtych ziomkach można spokojnie farmić. To jest czasami takie dziwne, że on nie wejdzie tutaj. I weźmiemy sobie ten przedmiot, co? Cukierek. Czasami z tym bieda. Dobra, idziemy dalej. Teraz tak, by była dwóch takich ziomków. Niech przyjdzie ten zwykły kolo. Nie wiem, czy tam ci będą. Nigdy nie mogę ich zaznaczyć. Ten drugi tu idzie. Panie grubasku, to nie jest mi potrzebne teraz. Dobra. To chodź. Jak dalej pójdzie, to ja tu zginę, nie? Boże!
Czemu on jest taki mocny? Czy on już nie ma postury dawno? Co tu kama? On nie miał żadnej postury. What the hell? Dobra. Wejdziemy na bossa bez tych. Mi się wydaje. Zamek w Ashinie. O kurde. Może to nie boss jeszcze. What? Płonący byk. Dobra, fajny nieboss. Fajny nieboss. Jeszcze mam śmierć. Na pewno petardy będą działały. Może z nim zawalczę, co? Nie wiem, czy się opłaca używać rzeczy. Tak przyszedłem tutaj bez niczego. Ale ten byk to na pewno do zrobienia. Ciekawe, jakie będzie miał później ataki. Dobra, jest śmierć. No to cóż. Więc tak, mamy panią motyl, mamy byka i możemy sobie kupić jeszcze tykwę, nie? No dobra, to na razie tyle. Na razie tyle. Ja możliwe, że sobie wyfarmię tutaj jedną tą buteleczkę i zobaczymy co dalej. Może ten mur już się ogarnie. Także dzięki bardzo za oglądanie. Progres wiadomo, że całkiem. Łapa w górę i napiszcie byk. Napiszcie byk w komentarzu, kto dotrwał do końca. Do następnego. Hej.